Ach, polska szkoła zarządzania. Ten zapach przemocowego środowiska pracy i hierarchii w formie piramidy, ale takiej prawdziwej piramidy z faraonem, poganiaczami niewolników i trzaskającymi batami nad głowami ciemiężonego ludu. Dzisiaj, mam nadzieję, wszyscy nauczymy się czegoś o motywacji i kultury w miejscu pracy, bo pomimo, że lata 90. mamy dawno za sobą, w polskiej szkole zarządzania nadal pokutują pewne ideały, które, podobnie jak w wielkim korpoświecie, łamią ludzi lepiej niż średniowieczne narzędzia tortur. Czy tak było w CD Projekt Red przy premierze Cyberpunka? Nie jestem pewien, bo tam nie pracowałem, ale wiem, że wiele katastrof, jakie przytrafiają się w różnych miejscach pracy, mają dokładnie takie same przyczyny. Tym bardziej, że prześledziłem wypowiedzi zarządu i liczne wydarzenia ostatnich miesięcy wokół premiery gry i znalazłem wskazówki, które łączą się w jedną logiczną całość. Mam więc dzisiaj dla Was 3 lekcje, jakie odbieramy z tej pięknej katastrofy, jaką była premiera Cyberpunka 2077, z czego wydaje mi się, że 3. lekcja chyba jest nie do wyleczenia w tym kraju. Zresztą zapraszam na film. Przypomnę tylko, że trwa przedsprzedaż mojej książki Pożegnaj prokrastynację wraz z darmową dostawą. Link do zakupu znajduje się w opisie. Okej, pierwsza lekcja. Mierz kilka razy, tnij raz. Tę zasadę uczą się cieśle na samym początku swojej przygody pracy z drewnem. Mierzysz kilka razy, bo jak rzutniesz, to nie ma powrotu. I ta zasada ma zastosowanie zarówno do najmniejszych zadań, jak przygotowanie półki na książki, jak i skomplikowanych projektów, jak budowy okrętu, czy przez analogię tworzenie olbrzymiej gry komputerowej. Dlaczego wspominam o okręcie? Bo ta historia przypomina do złudzenia losy potężnego szwedzkiego galeonu wojskowego Vasa, dumie szwedzkiej floty wojennej mającej pogromić Polaków na Bałtyku, a który zaraz po wodowaniu, po przepłynięciu kilkuset metrów, odwrócił się dnem do góry i zatonął na oczach zszokowanego tłumu. Będziemy sobie skakać między analogią tego okrętu, gry i jeszcze jedną analogią największej polskiej katastrofy od zakończenia II wojny światowej, więc trzeba ten film śledzić z uwagą. Okej. Może więc gra nie zatonęła kompletnie i jest jak najbardziej do odratowania, podobno jest nawet bardzo dobra, ale wodowanie deweloperowi zdecydowanie nie wyszło. Dlaczego przy flagowym projekcie szwedzkiej marynarki wojennej, przy której pracowali najlepsi cieśle i inżynierowie tamtych czasów, zdarzył się tak spektakularny wypadek i to dosłownie parę minut po wodowaniu? Jakim cudem? Przecież to nie był ich pierwszy projekt, przecież znali doskonale matematykę i fizykę poruszania się po wodzie. Mieli przecież pogromić Wazą Wielką Rzeczpospolitą tamtych czasów. Znamienne jest, że Adam Kiciński, prezes CD Projekt Red, wyjaśniał w oświadczeniu, że unikali pokazywania wersji konsolowej gry, bo pracowaliśmy nad ulepszaniem tej wersji do ostatniej chwili i liczyliśmy, że zdążymy na czas. Po prostu do ostatniej chwili pracowaliśmy nad usprawnieniami. To jest cytat. Nie wiem do końca, co to znaczy ulepszanie tej wersji, ale to takie słowo proteza, które można przetłumaczyć: chcieliśmy skończyć, ale brakło jeszcze paru tygodni. I niewiele jest sensu z ulepszania, a raczej z dokończania. Tłumaczenie, że chcieli zdążyć, ale nie zdążyli, świadczy o tym, że po drodze wielokrotnie źle coś pomierzyli, zmienili parametry finalnego produktu, namieszali w produkcji, wydali szereg źle oszacowanych decyzji, wracali się kilkakrotnie, dzięki temu przestrzelili okrutnie. Otóż powiedzenie mierz wiele razy, tnij raz tutaj sprawdza się wręcz idealnie. W przypadku okrętu Vasa to król Gustaw Adolf zażądał niemożliwego. Kazał podwoić ilość dział na górnych pokładach, co w połączeniu z bogatymi zdobieniami burty i specyficznym kształtem galeonu sprawiło, że góra okrętu była znacznie cięższa niż balast mający stabilizować całą konstrukcję na wodzie. Admirał Klaas Fleming, będący pod presją potrzeby bojowych sukcesów króla, nakazał próbne wodowanie wbrew obliczeniom, wbrew tym przysłowiowym pomiarom, wbrew rozsądkowi zdecydował się na działanie. No, w tym wypadku błąd można było popełnić tylko raz. Galeon odratowano, w cudzysłowie, dopiero pod koniec XX wieku. W przypadku takiego wielkiego projektu trzeba regularnie dokonywać pomiarów i podejmować precyzyjne decyzje na podstawie aktualnej wiedzy i rozsądnych przewidywań. Jeśli przewidywania i aktualna wiedza nie pozwalają na podjęcie dobrej decyzji, należy zebrać więcej informacji. Cięcie w ciemno powoduje, że musimy wielokrotnie w dużych projektach jeszcze raz się cofać, robić rzeczy od początku, zużywać czas i materiał, realizować pewne projekty w kółko, na nowo. Jednak historia okrętu Vasa prowadzi nas do drugiej lekcji. Druga lekcja, czyli zmieścisz się, śmiało.
Słowa "zmieścisz się śmiało" wypowiedziane przez generała Błasika w kokpicie tragicznego lotu Tupolewa w 2010 roku, największej katastrofy lotniczej w historii polskiego lotnictwa, są znamiennym przykładem podejścia prowadzącego do katastrofalnych w skutkach rezultatów. Oczywiście, małe uzasadnienie, Cyberpunk 2077 bardzo daleki jest od takiej katastrofy, ale widać w tej sytuacji silną analogię do tego, jak presja wpływa na zespół i jak potrafi zniszczyć ludzi. Używam tej analogii, by zobrazować pewien sposób, w jaki ta presja działa, a nie by zestawić ze sobą obie skale katastrof. One są nieporównywalne. Ale po pierwsze, generał Błasik był pilotem, miał więc doświadczenie, wiedział, co robi, a mimo to na sekundy przed tą pamiętną katastrofą, pomimo że wszystkie parametry i urządzenia wskazywały, że należy podnieść maszynę i podjąć inną decyzję, rzucił takie, nie wiem, pokrzepiające czy racjonalizujące nieracjonalną decyzję o dalszym podchodzeniu do lądowania słowa "zmieścisz się śmiało". Dlaczego ekspert miałby coś takiego zrobić? Dlaczego admirał klas Fleming zezwolił na wodowanie wazy? Dlaczego doświadczeni inżynierowie na to pozwolili? Przecież pilotem tego feralnego lotu był Arkadiusz Protasiuk, a generał Błasik nie pełnił żadnej formalnej funkcji na pokładzie. Co się stało? Otóż towarzyszyła im od góry nieprofesjonalna i bardzo silna zawodowa presja. W przypadku statku był to żądny sukcesu król Gustaw i jego rozkazy. W przypadku katastrofy Tupolewa, choć nie jest to do 100% rozstrzygnięte, naciski padły od strony prezydenta i otoczenia politycznego ówczesnego prezydenta. Natomiast w słowach Adama Kicińskiego, cytuję: "Po trzykrotnym opóźnieniu premiery zarząd był nadmiernie skoncentrowany na konieczności wydania gry. Nie doszacowaliśmy skali i złożoności problemów". Nie doszacowaliśmy? Ja mogę sobie nie doszacować miesięcznego budżetu na wakacjach, ale tłumaczenie, że wielka firma z budżetowaniem na poziomie ponad 1 miliarda złotych nie doszacowała, jest po prostu wręcz niewiarygodne. Kompletnie niewiarygodne. Do tego za tymi słowami ukryty jest z reguły prawdziwy dramat szarych pracowników dociskanych z przysłowiowego buta, by zdążyć z niemożliwym, oraz szereg ignorowania sygnałów ostrzegawczych, które rozbijają morale w zespole. Popatrzmy, jak taka toksyczna presja zadziałała w przypadku katastrofy w Smoleńsku. Co się wydarzyło przed tymi feralnymi słowami? "Zmieścisz się śmiało". Wcześniej jest dialog, w którym kapitał Protasiuk informuje, i tu cytuję: "I przy tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno podejście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Tak więc proszę już myśleć nad decyzją, co będziemy robili". "Będziemy próbowali do skutku", odpowiada szef protokołu Mariusz Kazana. "Paliwa nam na dużo nie starczy, żeby tak do skutku", mówi kapitan samolotu. "No to tu mamy problem", stwierdza dyplomata. Potem ten sam Mariusz Kazana informuje: "Jeszcze nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy". I to właśnie wywołuje ogromny stres na pokładzie. Dlaczego? Przecież ostatnie zdanie w locie należy do kapitana. A jednak kapitan Protasiuk doskonale wiedział, co się dzieje z osobami nie idącymi po bieżącej linii politycznej i dyktatu władców nieznoszących sprzeciwu. To znaczy, to nie są czasy Gustawa Adolfa, gdzie nieprawomyślnych wichrzycieli skazywano na banicję czy ścinano, ale ówczesny prezydent i jego otoczenie, pomimo PR-u poczciwego męża stanu, miał bezlitosną historię rozprawiania się z tymi pilotami, którzy stanęli mu na drodze. W głowie kapitana Protasiuka musiała siedzieć sytuacja z 2008 roku, gdy za sterami Tupolewa siedział major Grzegorz Pietrczuk. Na pokładzie wiózł prezydentów Polski, Litwy, Estonii i Ukrainy. Lecieli do Gruzji wesprzeć ówczesnego prezydenta Saakaszwilego w wojnie z Rosją. Działanie PR-owo wybitne i bardzo ważne. Mieli planowo lądować w Azerbejdżanie, jednak polski prezydent rozkazał zmianę kierunku i lądowanie w Tbilisi. Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że region ten był objęty działaniami wojennymi. Nie było zgody dyplomatycznej, nie było wiadomo nic o pogodzie, stanie lotniska i wielu innych czynników, a region był w stanie ciągłego nalotu rosyjskich myśliwców bojowych. Argumentacja polityczna i presja od środowiska politycznego naszego prezydenta była ogromna, by nasz samolot wylądował przed francuskim prezydentem Sarkozy. Na końcu prezydent sam osobiście wydał rozkaz pilotowi. Pilot natomiast odmówił, za co spotkały go bardzo przykre konsekwencje: sprawa w prokuraturze, upokorzenie, określanie go tchórzem, oczernianie, zdrajcą, pomimo tego, że pilot zrobił wszystko, co powinien. Więc znając tę historię, kapitan Protasiuk wiedział, że odmowa, choć uzasadniona wszelkimi racjonalnymi przesłankami, będzie miała poważne konsekwencje. No więc matką wszystkich wypadków tego typu jest właśnie cała seria takich drobnych, nagromadzonych przez czas, sytuacji, które skończyły się bez katastrofy, ale nie powinny mieć miejsca. Takie sytuacje usypiają czujność, łamią cały szereg specjalnie konstruowanych procedur zaradczych i w konsekwencji, jak to się mówi, 9 razy się udało, za 10 razem
No, klops na skalę ogólnoświatową. Zestaw więc sobie dwie grupy interesów. Dyrektorów technicznych, deweloperów, kluczowych programistów i szeregowych programistów, którzy mają swój mózg i swoje oczy i potrafią myśleć, widzą co tworzą. No i drugą grupę, czyli przedstawicieli akcjonariuszy i ich interesów. To jest jedna z tych rzeczy, która zabija człowieka w korpoświecie. Te dwie grupy szły na starcie i można wtedy zrozumieć, dlaczego nieprofesjonalna presja od dowódców, którzy nie znają się, potrafi być nie tylko nieunikniona, ale również niemożliwa do uniknięcia. Jeśli ktoś u władzy ma za sobą długą historię wyciągania konsekwencji z nieposłuszeństwa, tak jak środowisko naszego byłego prezydenta, czy tak jak Gustaw Adolf, który był żonny sukcesów, czyli ma za sobą historię karania, nieistotne czy zasłużenie czy nie, no to tak to się będzie kończyło. A skoro już o karaniu mówimy, to trzecia lekcja. I tej trzeciej lekcji myślę, że nie jesteśmy w stanie wyplenić z polskiej kultury zarządzania. Karanie i nagradzanie to tak samo toksyczna metoda motywacji. Niech ktoś w końcu wytłumaczy w tej polskiej szkole zarządzania, że kary i nagrody nie działają. Wbijcie sobie to do głowy, że karanie i nagradzanie jest tak samo demotywujące. Wyjaśnię dlaczego. Naprawdę zdziwiłem się, że w obliczu całej historii z Cyberpunkiem 2077 zespół tworzący grę miał obiecane bonusy, uzależnione od konkretnego wyniku punktowego na portalu z recenzjami Metacritic na poziomie powyżej 91 punktów. To tyle zaskakujące, że wiąże się istotny finansowy element pracowników w trudnym projekcie z zewnętrznym portalem i setkami recenzentów, na których żaden deweloper nie ma bezpośredniego wpływu. Oczywiście wyszło to, gdy dyrekcja CD Projekt Red oznajmiła, że bonusy zostaną wypłacone niezależnie od wyników recenzji, że zmieniają tą zasadę, no bo mieli chaotyczny start. Ale dlaczego to jest złe? Tak czy inaczej, czemu kary i nagrody nie działają? Co więcej, dlaczego taka nagroda mogła jeszcze bardziej pogrążyć zespół w trakcie tworzenia gry? Mamy w Polsce jednego ze światowych pionierów nowoczesnych metod zarządzania, profesora Andrzeja Blikla. Model motywowania karami i nagrodami jest jednym z najgorszych, najbardziej demotywujących stylów zarządzania i współpracy. Wspaniale rozprawia się z nim profesor w swojej dostępnej również bezpłatnie online książce Doktryna Jakości. Zacytuję tutaj solidny fragment, który oddaje istotę podejścia kija i marchewki, czyli kary i nagrody. I tu cytuję. Jak widzimy, z każdą marchewką wiąże się kij w postaci pozbawienia marchewki, a z każdym kijem wiąże się marchewka w postaci uniknięcia kija. I to bardzo często jest właśnie tak stosowane. Na przykład nagroda na Dzień Nauczyciela w wielu szkołach działa wyłącznie jako kij, ponieważ z zasady dostają ją wszyscy, więc ten, który jej nie dostanie, czuje się publicznie napiętnowany. Te i inne przykłady pozwalają na sformułowanie następującego twierdzenia. Prawo marchewki. Każda marchewka służy jedynie do tego, aby zrobić z niej kij. Dowód tego prawa jest niezwykle prosty. Przecież całą istotą i siłą marchewki jest właśnie to, że można jej nie dać. Marchewka, której można nie dać, a więc którą zawsze trzeba dać, zawsze, a więc bez względu na okoliczności, nie byłaby już marchewką. Byłaby wyrazem uznania, sympatii, przyjaźni, solidarności, ale nie marchewką. Koniec cytatu. Czyli pracownicy pracują w skomplikowanym projekcie, w którym nawet przy samym końcu jest wiele niewiadomych, tysiące wątków, tysiące elementów do skoordynowania, do poprawienia, nie do opanowania nawet przez najlepszy zespół. I na tej chwiejnej bazie nagle pracownicy zdają sobie sprawę, no bo przecież nie myśli się tak często o premiach na rok przed zdaniem projektu, raczej myśli się o nich w ostatnich miesiącach. Więc zdają sobie sprawę, że ich premie zależne są od jakiegoś zewnętrznego źródła, jeszcze mniej pewnego, i mogą tych premii nie dostać, więc muszą jeszcze bardziej docisnąć w projekcie, który już coraz gorzej rokuje i coraz bardziej się im sypie między palcami. I tu zaczyna się coś, co można nazwać korpopiekłem, czyli faktem, że oczekiwania wobec rezultatu są tak wielkie, że niezależnie od tego, co się wytworzy, będzie rozczarowanie. I rozczarowani będą wszyscy, klienci, recenzenci i twórcy gry. To wszystko demotywuje tak bardzo, że zaczyna w organizacji szwankować cały szyk komunikacyjny. Nikomu nie chce się gadać i angażować w projekt, który wysysa całą dobrą energię z ludzi. Dlatego też wierzę, że podejście kar i nagród i nieprofesjonalnej presji im bliżej końca, tym dla wielu twórców w CD Projekt Red musiał być po prostu koszmarny. Każdy wiedział, że balonik oczekiwań pęknie i użytkownicy zobaczą to, co szeregowi pracownicy widzą, grę trawioną przez błędy. Mając tę wiedzę, pracownicy od razu czują, że ocena za grę spadnie nie o jeden, ale o kilkanaście punktów. A to sprawia, że mogą pożegnać się z premią, pomimo,
że jest od nich oczekiwane wypruwanie flaków, tak zwany crunch, jak to się nazywa w środowisku twórców gier. Nie ma nic bardziej rozczarowującego i zabijającego kreatywność jak kara i poczucie ukarania jeszcze przed wypuszczeniem gry, no bo możliwość odebrania premii jest odbierane właśnie jako ukaranie. Czy jest to motywujące środowisko pracy? Zdecydowanie nie. I w tym rzecz, zdemotywowany zespół to zespół, który machnie ręką na błędy, który będzie się dystansował od produktu, który będzie robił rzeczy, bo musi. To zespół pełen zwolnień, frustracji, złej komunikacji. To są konsekwencje miejsca pracy z karami i nagrodami. W momencie, gdy coś się zaczyna sypać, każda nagroda momentalnie znika, zaczyna być odbierana, a pracownicy mają poczucie ukarania. No i do tego jeszcze napompowane do niemożliwości oczekiwania. Miejmy nadzieję, że CD Projekt Red wyciągnie lekcję z tej sytuacji, że powinni trzymać się pierwotnych zasad, a nie ulegać presji. No i finalnie, mam nadzieję, że za parę miesięcy sam będę mógł zagrać już w wolnej od błędu w nowej grze. Celowo jej nie kupiłem, bo spodziewałem się tego, że premiera będzie bardzo kłopotliwa, że będzie masę błędów do załatania. Dlatego ja zagram w nią za 3 miesiące, 6 miesięcy. Podobno fabuła jest świetna, podobno gameplay jest świetny. No ale masa błędów może przeszkadzać, więc ja grzecznie poczekam. A na razie dziękuję za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.